To jest cykl audycja Wielcy Polscy Ekonomiści. 2 lipca bieżącego roku Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł. Wielcy Polscy Ekonomiści. Wśród nich znalazł się również Stanisław Głąbiński. Stanisław Głąbiński urodził się w 1862 roku. W swojej działalności publicznej łączył rolę ekonomisty, polityka, prawnika oraz publicysty. Kształcił się i został profesorem prawa na Uniwersytecie Lwowskim. Piastował także stanowisko rektora tej uczelni. Głąbiński należał do współzałożycieli Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i pozostał jednym z liderów obozu narodowo-demokratycznego przez cały okres międzywojnia. Ale więcej na ten temat opowie nam pan Andrzej Sadowski, polski ekonomista, publicysta gospodarczy, prezydent Centrum imieniem Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to opowiedzmy troszeczkę o tym, jaką rolę odegrał w polskiej ekonomii w dwudziestoleciu międzywojennej profesor Stanisław Głąbiński. Nie redukowałbym pana profesora Stanisława Głąbińskiego tylko do roli ekonomisty, gdyż jego aktywność społeczna, polityczna, nie tylko ekonomiczna była zdecydowanie moim zdaniem większa, zwłaszcza, że angażował się życie narodowe, tak to można określić, bo sam nie był związany z tą formacją polityczną przez całe swoje życie. Można powiedzieć od samego początku swojej jakiejś tam świadomej działalności, będąc a to radnym, a to posłem w ramach Cesarstwa Austro-Węgier, a to też ministrem kolei, który taki urząd sprawował właśnie jeszcze w Cesarstwie Austro-Węgierskim, mając takie doświadczenie, nic dziwnego, że zajmował też w Polsce bardzo liczne i ważne stanowiska. Nie tylko był wielokrotnie posłem do parlamentu właśnie II Rzeczpospolitej, ale też pełnił funkcje ministerialne i wiele innych, zwłaszcza w tym okresie tworzenia się polskiego państwa, jak w czasie wojny z Rosją bolszewicką. Stąd trudno, można powiedzieć, uczynić z niego czystego ekonomistę, bo zawsze starał się być aktywnym publicznie właśnie w tym wymiarze politycznym, natomiast ekonomistą był, można powiedzieć, dodatkowo i to w tym nurcie ekonomii historycznej, czyli że ludzkie działanie w tej szkole jest określane, jest jakby uwarunkowane sytuacją historyczną, sytuacją przynależności do państwa takiego czy innego, przynależnością do klasy czy organizacji. Dlatego dla niego ta hierarchia wartości i motywów działania była trochę inna niż u Adama Smitha, zresztą jak w szkole historycznej. Stąd jednostka, najpierw celem jednostki jest wytworzenie dobra mającego wartość społeczną, a dopiero później wartość, która zaspokaja prywatne potrzeby tejże jednostki. Do tego, co pan teraz mówi, można przytoczyć fragmenty wypowiedzi Stanisława Głąbińskiego, który ekonomię nazywał ekonomiką. On mówił i postrzegał ją jako ściśle sprzęgniętą z polityką i socjologią dziedzinę, w której pewne utarte prawa i fakty traktowane są pragmatycznie i zdroworozsądkowo. Do zdrowego rozsądku odwoływali się wszyscy, można powiedzieć, ekonomiści tamtego okresu, czy w ogóle zwykle właśnie zdrowy rozsądek miał być podstawą. Natomiast jednak w jego wypadku warto wspomnieć o tym, że odwoływał się do interesu narodowego, właśnie też jako interesu narodowego wyjaśniającego zjawiska gospodarcze. Czyli ten interes narodowy nie był tylko jakimś tam pewnym ideą fix i ideą nadrzędną, ale też przekładał się na gospodarkę, czyli tutaj według niego naród jest jednostką nadrzędną nad państwem i to ono kieruje całym tym gospodarstwem. Dlatego też ten interes narodowy według niego wymaga czasami interwencjonizmu, ale był jednak zwolennikiem tego umiarkowanego interwencjonizmu, nie takiego, jaki reprezentowała sanacja, której był od początku
przeciwnikiem i przeciwnikiem osobistym Józefa Piłsudskiego. Dlatego patrząc na politykę gospodarczą sanacji, która tworzyła monopole dla obcych koncernów, no tu nie było wśród u niego zgody, gdyż za cel sobie stawiał właśnie rozwój sił wytwórczych i niezależności gospodarczej polskich przedsiębiorstw, no, polskiego narodu, a ta jakby wizja wzmacniania narodowej polityki ekonomicznej, no, była zupełnie inaczej, że tak powiem, była w kontrze do polityki rządów sanacyjnych, które rozdzielały koncesje i przywileje po różnych międzynarodowych ówczesnych koncernach. Jeżeli chodzi o postać profesora Stanisława Głąbińskiego, to mamy też troszeczkę takiego cienia i takich słów krytyki. Ja pozwolę sobie zacytować słowa nieżyjącego już dziennikarza Wacława Zbyszewskiego, który ocenił: Głąbiński był postacią o wiele mniejszego formatu niż Grabski. Źle czuł się w Warszawie, nie miał autorytetu w kraju. Za jego rządów stronnictwo straciło wszelką dynamikę. Jak pan odbiera takie słowa, jakby pan się do nich ustosunkował? To są kwestie ocenne. Poza tym, jak mówię, jest to audycja o polskich ekonomistach, a niekoniecznie o polskim życiu politycznym w ramach II Rzeczpospolitej, które ma swoich sympatyków po jednej i po drugiej stronie, i stąd wyrażane opinie wobec osób, które też zaangażowały się w tą działalność polityczną, takie, a nie inne. Ja bym się skupił jednak na jego działalności ekonomicznej, bo warto zauważyć, że mimo że może znanym za bardzo ekonomistą nie był, bo jak mówię, ten element działalności publicznej i politycznej był znacznie większy, to jednak kilka jego dzieł naukowych, można powiedzieć, że w dużej mierze jeszcze przetrwało próbę czasu, tak jak nauka na przykład skarbowości z 1925 roku, która jest też takim dziełem klasycznym, do której można nawet dzisiaj zajrzeć, czy historia ekonomiki, która się ukazała w 1939 roku. Także poza tym, jak poszukamy jego artykułów, czy w przedwojennym ekonomiście, czy właśnie w przeglądzie prawa i administracji i wielu innych publikacjach, czy czasopismach naukowych, to zauważymy, że może był nieznany, ale jego przemyślenia były na wystarczająco wysokim poziomie, że Narodowy Bank Polski uznał, aby go umieścić w tym panteonie polskich ekonomistów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Sylwetkę profesora Stanisława Głąbińskiego przybliżał słuchaczom Radia Wnet pan Andrzej Sadowski, polski ekonomista, publicysta gospodarczy, prezydent Centrum imieniem Adama Smitha. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Drodzy Państwo, na naszym zegarze godzina 10:45, a to był cykl związany z ekonomią w Radiu Wnet. Wielcy polscy ekonomiści. Audycja zawierała lokowanie produktu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.